Moi drodzy, moja paczka z Kazachstanu z myszką, którą chciałem wam pokazać, nie dotarła jeszcze, ale za to dotarły dwie inne, które też leciały bardzo długo. Nie są to zwykłe myszki, widzowie. I dzisiaj mam aż dwie. A w ostatnim odcinku brakło wam 1000 łapek, żebym kupił kolejną do kolejnego, więc jak chcesz mi kupić myszkę, 50 tysięcy łap w górę. A, no i zasubskrybujcie mój kanał, bo oglądam nie tyle osób bez subskrypcji, że to szok. Ej, jak mi zostawisz suba, to ci dam myszkę z dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, dzisiejsze myszki mówiłem, że są wyjątkowe. No są wyjątkowe, bo nie wyglądają jak myszki. Czy to wam przypomina myszkę? To nie wygląda jak myszka. Nie chcę wam mówić, co mi to przypomina. Po prostu sprawdźmy, jak wygląda w środku. Ja pierdzielę. Myszka w kształcie pióra. Ja wam normalnie przebitki zrobię, żebyście z bliska zobaczyli, jak to wygląda. Nazwijmy ją dziwak. Dziwak działa w ten sposób. Teraz widzicie, jak powinno się dziwaka używać. Po prostu jakbyś pisał coś po, wiesz, kurczę, podkładce, nie? No ale zobaczymy, czy to w ogóle działa. Uwaga, podpiąłem. Przeładował mi Franklin w grze coś. Czy to działa? Zaczęło świecić. Jaki laser potężny, uwaga. Jaka jest czuła. A ja normalnie jeżdżę teraz. Patrzcie, po sobie będę, tak jakbym pisał coś. Uwaga, siema, wszystko działa. Ale to jest tak czułe, że masakra. Ale dobra, zaczniemy sobie z tą myszką. Mam na połowę kolejnych wyzwań kolejną dziwną myszkę. Jaka czuła jest, masakra. W każdym razie zostawcie łapę w górę, żeby kupić mi kolejną. A my przechodzimy do wyzwań od was. Jak masz jakieś wyzwanie do mnie, to pisz, byku, bo chętnie będę sprawdzał. Natomiast teraz już rozpoczynamy. A wyzwanie numer 1 brzmi: skocz ze spadochronem z samolotu. No ja mam helikopter, ale to raczej nie ma znaczenia. I traf wejście na komisariat. Dostań się przez drzwi do komisariatu. Okej, czyli muszę tak wymierzyć, żeby wparować do komisariatu. A komisariat jest tutaj obok, więc nie ma problemu. Jak ja bym miał sterować myszką, oj widzowie, byłoby ciężko, patrzcie jaka ta myszka jest czuła. W ogóle ona ma takie przyciski z boku, tutaj się nie da nacisnąć inaczej. Tu jest, co to jest za przycisk? One w ogóle nie reagują, będziemy to testować potem. W każdym razie, no z tego co widzę, jest strasznie czuła. Spróbujmy w takim razie. Autor dał mi 5 prób, więc to jest, moi drodzy, ogromna liczba, ale raczej skrócimy to do 3, żeby też nie przesadzać, prawda? No chyba, że się będę bardzo męczył, no ale dobra. Wyskakuje, komisariat jest pode mną, więc będę musiał za moment, moi drodzy, spróbować włączyć spadochron. Dobra, F. Jezus, to jest masakra. Teraz numeryczna. Ja pierdzielę. Straszne to jest tą myszką sterować. Nie, dobra, pierwsza próba nieudana. Dobra, próba druga. Nie używam w ogóle teraz myszki. F, po to, żeby, o, kamera mi się sama naprowadziła. Przecież ja to mogę zrobić na spokojnie. Hej, ale dawaj w dół. Czemu on w dół nie daje? Co ten Franklin? Dobra, zrobię sobie kółko, na spokojnie. Zapomniałem, że trochę ciężej się steruje po prostu bez myszki. Co jest grane? Dobra, muszę wziąć tę myszkę. Ale co jest grane, no? Totalnie, nie no, ta myszka jest nienormalna. Ja pierdzielę, ja nawet nie trafiam w to miejsce. Nie da się na tej myszce grać. Co to jest? Kto to wymyślił takie coś? Dobra, kaluch, fokus. Okej, okay. Pyk, teraz dobrze. Nie, o, dół. W dół, no czemu on w dół nie daje? Co jest nie tak z tą myszką? Ja nie wiem, czy to wina myszki, czy to moja wina. O, działa mi przycisk jeden, dobra, 3 gwiazdki mam. No kalu, ktoś mi powie, co ja robię źle. Bo ja totalnie nie jestem w stanie stwierdzić, co ja robię źle. Czemu ja już włożyłem spadochron, włączyłem. O, teraz to działa, no dobra. Może jakoś mi się uda to wymanewrować teraz. Teraz trochę się pogodziłem z tą myszką moją. Trzymam ją w ogóle chyba nie tak, jak powinienem. Kurde! Prawie wpadłem do środka. Została mi ostatnia próba, widzowie. No nie, no. Za szybko. O, kółko działa. To kółko, co jest tutaj, działa. Ja nie przetestowałem w ogóle, co działa, a co nie. A to jest aim, a to jest strzał. Ja pierdzielę. Jakie to nieintuicyjne totalnie jest. Ciekawe, jakby się grało w jakiegoś FPS-a, w Call of Duty albo w CS-a, nie? Na tej myszce. Podejrzewam, że ciężko. Dobra, przeprosiłem się z myszką. Moment prawdy, widzowie. Moment prawdy. Najważniejsza próba. Czemu w złym kierunku, kaluch? Dobra, poskydajwujmy trochę jeszcze i myślę, że teraz można włączyć spadochron i na spokojnie. Ej, to jest do zrobienia. Czemu ja tak nie robiłem od początku? Chaotyczne próby, ale to dlatego, że ja po prostu nie testuję tych prób wcześniej, nie? Co? Dziwak. Grabisz sobie, chłopie. Wiecie, że jak go rzucę, to on się rozsypie. Ta myszka ma tak mocny laser, że... A! Nie, żartuję. Nie wypaliła mi dziury. A!
Wyzwanie numer 2 i zarazem ostatnie wyzwanie dziwaka. To, już wam czytam. Przeleć samolotem pod mostem sterując głosem. Ja pierdziele, ale to będzie challenge. No ale dobra, spróbujmy to zrobić Luxorem. Co prawda teraz myszki to w ogóle praktycznie nie będę używał. No nie, no może będę używał. Zaletą tej myszki, o, ona nie działa bez podkładki w ogóle. Jeszcze teraz bez podkładki i nie działa. A wjeżdżam na podkładkę i działa. Zaletą tej myszki jest fakt, że jest faktycznie wygodna. Na zasadzie, że możemy z każdego miejsca, jak jest podkładka oczywiście, z jej korzystać. Jest strasznie lekka, no ale poza tym lipa straszna. Zaczuła jest po prostu i nie da się tego zmienić. Dobra, grajmy głosem w takim razie. Przypomnijmy sobie, jak to było. Start. Dobra. Space. Prawo. 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 Space. Okej. Trochę przypał. Prawo. 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 Stary. Lewo. 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 Space. Space. Lewo. O! Dobra. Space. Ja to zrobię zaraz, widzowie. Patrzcie na to. Space. Space. Dobra. Lewo. 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 Space. Lewo. Kurde! Źle lecę pod tymi... Jestem źle ustawiony po prostu. Dobra, jak to wygląda? Tak. Jakby to zrobić, widzowie? Kurde, źle lecę. Strasznie źle lecę. Tu jest most z lewej. Dobra. Lewo. Star. Lewo. 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 Space. Mam to! Bez kitu! Bez kitu! Zrobiłem to, widzowie, głosem! Co z tego się rozbiłem? Chyba, że nie miałem się rozbić. Ej, ale to było dobre! Ja i tak zaliczam, ale zrobię to dla zasady. Czyściej, po prostu. Kozak, kurde, dobra. Jednak przeżyję chyba dzisiaj, dziwak. Jak dasz suba, to ci go dam. Nie pomyślałem, mogłem wystartować z prostszego pasa. Dobra, róbmy to. Start! Patrzcie to, widzowie. Normalnie, dziwak przyczynił się do tego sukcesu, nie? Space! Lewo. Space. Space. Down. Down. Space. Dobra, jednak to nie jest to takie proste, jak się wydaje. Ostatnia próba. Full focus teraz. Uwaga. Start. Dobra, robimy to. Down. Down. Pomyliłem komendy, no debil. Dziwak zakończył udział w odcinku. Tak jak myślałem. Ale za to mamy nowego delikwenta. Znowu dziwak 2. Tylko może go nazwijmy inaczej niż dziwak. Widzowie, teraz widzicie, jak ta myszka wygląda. Gdzie się normalnie ją klika tutaj? Nazwijmy ją koszykarz. Jest wysoka jak koszykarz, takiej myszki nie widziałem. Jest to podobno myszka vertical optical jakaś. Spoko, w sensie na wysokość taka bardziej, że niby się nadgarstek nie męczy czy coś. Fajnie się ją trzyma w dłoni, powiem wam szczerze. Pytanie, jak się będzie grało? Tego nie wiem, wiem, że mam kabel do niej, więc ja ją już odpalam. Miejmy nadzieję, że będzie działać. I wydaje się być solidniejsza niż dziwak, więc jak słabniesz, to... Jaki krótki kabel? Jak ja będę grał? To jest niemożliwe. Zostawisz słupka? Ej, ja nie będę mógł grać tą myszką. To ci dam tę myszkę, widzu, mój drogi. Wybiorę z komentarzy taką osobę. Ja muszę tu trzymać mychę chyba. Co jest? Ale ty, czemu ona nie działa? Jest on, no ale jak ją mam wpiąć do komputera? Ktoś mi powie, jak ja mam podłączyć myszkę bez tego takiego dzinga do komputera? Nie ma go w zestawie. Debil czy debil? Oczywiście, była w opakowaniu, ale ja nie zerknąłem. Au, komputer mnie kopnął. Świecić, świeci. Jest serski, działa. Ale ona jest przyjemna w dotyku. Możecie się śmiać z koszykarza, ale naprawdę, widzowie, kurde, przyjemniej się korzysta. Nadgarstek się jakoś tak nie męczy. Tylko znowu ta czułość strasznie irytująca. No ale dobra, przetestujmy. Wyzwanie mam nie byle jakie, bowiem napisał Dussi. Bardzo fajny komentarz i więcej takich wyzwań. Obrób co najmniej 2 sklepy z modem Alpets i Scops. Albo Arcops to chyba jest, byczku. Jest dokładnie taka modyfikacja Chaos modu, gdzie wszyscy pedowie...
Nie wiem, czy się to tak odmienia, coś mam gdzieś problem z mówieniem. Są policjantami, no jak tu obrobić sklepy, jak każdy będzie próbował wtedy mnie zatrzymać? To będzie dobre, więc moi drodzy, najpierw trzeba ogarnąć sobie samochód i zaraz odpalam chaos moda. Fajne, kreatywne wyzwanie, proszę o więcej takich. Kradnę samochód, proszę, żeby nie mieć wanted levelu teraz, dobra, nie mam. Więc moi drodzy, Ctrl L i rozpoczyna nam się, mam ten skrypt włączony permanentnie, w sensie teraz już pedy są policjantami wszyscy, więc będzie przypał, jak ja wejdę do sklepu i nawet głupi sprzedawca będzie policjantem. Więc no, jestem bardzo ciekaw, jak się to zakończy, ile gwiazdek będę miał, nie? Przypominam, wszystkie pedy są policjantami. Strasznie nie mogę się przyzwyczaić do tej myszki. Dobra, napad. Już, szybko, dawaj pieniądze. Dobra, widzowie, wszystkie pedy są policjantami. Włączę sobie mapę zaraz, bo pewnie każdy z nich jest kopem. Ja pierdzielę, będą próbowali mnie zatrzymać. Dawaj kasę, dawaj kasę, gościu. Dwa sklepy tak muszę obrobić. Dobra, zobaczymy, czy to się uda zrobić. Szybko, ileż można ładować pieniądze, no. Dobra, mam, dobra, patrzcie na mapie, co się dzieje. Wszystkie pedy są policjantami. Dwie gwiazdki wantedu mam. Dobra, ale oni mnie nie widzą, co jest grane. Jak to wygląda? Każdy ped jest policjantem, a ja się włączam do ruchu normalnie. O nie, zauważyli mnie, co jest grane. Pościg mam przepotężny. Dwie gwiazdki co prawda, ale każdy ped mnie próbuje zatrzymać, co to jest za hardcore, ale podoba mi się to. No dobra, ale jak każdy ped jest policjantem, to w jaki sposób ja mam zgubić ten wanted level? Przecież to jest raczej nie do zrobienia. Ja pierdziu, każdy z tych pedów, moi drodzy, próbuje mnie zatrzymać. Może, nie wiem, na wodzie byłaby szansa chyba, chociaż tyle, że do mnie nie strzelają, ponieważ pedy nie są uzbrojone. Aczkolwiek pewnie niektóre będą strzelać, więc ja pieprzę, patrz, jak chłop nie goni tutaj tym fajnym samochodem, nie? Dobra, może ich zgubię tutaj. Czy on pojedzie za mną? On jedzie za mną! Jakie to jest dobre! Boże, jakie fajne wyzwanko, podoba mi się. Jak go zastrzelę, to będę miał trzecią gwiazdkę. Strzela do mnie, chłop! Przebił mi oponę, tak jest. Trzecią gwiazdkę mam, tak jakbym zabił policjanta. Co jest grane? To teraz helikoptery będą nawalać nawet. O, zgubiłem ich prawie. Patrzcie, tyle pedów, a ja ich gubię. Czyli w miejscach, gdzie pedy się nie respią, będzie ich najłatwiej po prostu zgubić. Chociaż tutaj na dole byli jacyś bezdomni. Mnie ludzie biedni. Ja podejrzewam, że oni też są policjantami. No każdy ped jest policjantem. Dobra, ale postarajmy się zgubić ten wanted. Aczkolwiek nie wiem, czy bym nie chciał po prostu spróbować zrobić sklepu raz jeszcze. Ale mi zmasakrowali samochód. Samochód. O, tutaj do kanałów bym wjechał potem i myślę, że uda mi się zgubić. Dobra. Ale tutaj nade mną jest sklep jeden. Z tym, że helikopter policyjny gdzieś tu lata. Dobra, poczekam, poczekam. Zgubię sobie wanted i na spokojnie zacznę. To jest do zrobienia, tylko trzeba to oczywiście przekalkulować. Dobra, zgubiony wanted. Git. Okej, okay, i ja lądujący w wodzie, świetnie. Powiem wam szczerze, że jak tak używam kilka minut tej myszki, jest strasznie weird. W sensie, może i bym się przyzwyczaił do tego typu myszki, ale koszykarz nie jest dla mnie. Jak ktoś w biurze siedzi, długo trzyma i na przykład go bolą nadgarstki, to spoko. W sumie ta seria też będzie was uczyć, moi drodzy. Edukacja przede wszystkim, no. Będzie was uczyć... O nie, znowu wszystkie pedy są... O nie. Będziecie mogli wiedzieć, jaką myszkę kupić, a jakiej lepiej unikać. Dobra, sklep mamy tutaj, ale już mnie ramują. Zobaczcie, najbardziej kurde w tych muscle carach mnie ramują goście. Niektórzy uciekają po prostu, dobra, no spokojnie. Każdy ped jest policjantem, ale nie każdy... O kurde, chłop babę przejechał tam. Ale nie każdy po prostu jest wrogo do mnie nastawiony. Dwie gwiazdki i śmigłowiec? A to jest jakiś random w śmigłowcu. Ten, co można wycieczkę u niego kupić, patrzcie. Ha, dobra. Ten też jest kopem. Co jest grane? Dawaj pieniądze. Jesteś policjantem, słyszałem. Dobra, sam se wezmę w takim razie. Drugi sklep, moi drodzy. S-sunia. I teraz tylko trzeba uciec i wyzwanie zaliczone. Już drugie dzisiaj. Chyba, że nie zaliczacie mi tego pod mostem. No ale 200 zł będzie na cele charytatywne, jeśli zaliczę to. Ponieważ przypominam, że za każde wyzwanie 100 zł na cele charytatywne i myślę, że w kolejnym odcinku podliczymy kaskę i zrobimy pierwszy przelew. Możecie pisać, na co ten przelew przeznaczyć. Ja poczytam komentarze i w kolejnym odcinku wybiorę. Dobra, tu jest obszar gęsto zaludniony, więc ja pierdzielę, znowu goście w tych klasycznych samochodach mnie ramują. Trzeba uciec gdzieś do kanałów jak najszybciej. Do zrobienia, ale bardzo mi się to wyzwanie podoba. Dwie gwiazdki, nawet nie chcę ich tutaj prowokować do tego, żeby wrzucili mi kolejną. Nie chcę strzelać do nikogo. Patrzcie, po bezdrożach powinienem ich zgubić. Tak jest, pedów tutaj nie ma, czyli w miejscu totalnie niezaludnionych można wantedzik zgubić. Ale mi się dzisiejszy odcinek podoba. Testujemy nowe wynalazki myszkowe. Koszykarz daje radę, serio, nie będę go dziś niszczył, bo mam dobry humor. I wyzwania fajne dajecie, normalnie coś pięknego. Dobra, wjeżdżam sobie tu pod górę i czekam, aż mi tylko wanted level zniknie. I zaliczamy, stuwencja wpada. Ty, patrzcie, przed nami najprawdopodobniej puma, która też jest policjantem. Zniknął mi wanted level, ale czy tutaj zobaczę pumę? Jeśli tak, to skisnę. Tu gdzieś powinna
być Puma. Zniknęła. Ale widzieliście na radarze. Że chyba Puma też była policjantką. Nieźle. Moi drodzy, challenge zaliczony. Przechodzimy do ostatniego wyzwania dzisiejszego odcinka. I koszykarz jak na razie zachowuje swoją posadę. I to chyba koszykarza wam przekażę, wiecie? Bo dziwak się trochę posypał. Pewnie się zastanawiacie, co robi tutaj wielki Boeing 747, albo przynajmniej ten Boeing, który przypomina 747, albo samolot, który przypomina 747 w GTA. Uff. Ano będzie wyzwanko. Mianowicie, wleć Boeingiem 747 na szczyt Maze Banku. Klasyczne wyzwanie, które próbowałem wiele razy robić, ale tak wielkim samolotem chyba jeszcze nie wylądowałem na Maze Banku, więc mów mi lotnik mistrz, bo zaraz gościu na chillku tam wyląduje. I stwierdziłem, że wybije się stąd, czemu by nie? Wiem jak to się robi, więc nie powinno być problemu. Tylko tak jak mówię, gabaryty tego samolotu trochę mnie przerażają. Podwozie powinienem mieć wysunięte, dobra. No i trzeba jak najwolniej po prostu spróbować to zrobić. Myślę, że pod kątem. Miejmy nadzieję, że się też mój Boeing nie rozpadnie. Dobra, trochę za szybko lecę. Muszę już zacząć zwalniać, ale też nie mogę stracić ciągu, nie? Ja pierdzielę. Dobra, jednak to będzie wyzwanie potężne. Nie mam pojęcia, bo nic nie widzę. Nie umiem kontrolować też. Trochę chyba za szybko lecę. Za szybko lecę. Ja pierdzielę. Za szybko. Jest bardziej odporny na wstrząsy niż taka zwykła myszka. Przez to, że jest tak duży i wysoko. Dobra, próba druga. Jestem trochę wysoko. Nie wiem, czy nie za wysoko znowu. Ale spróbujmy tak wyłączyć całkowicie silniki. O, bardzo powoli, bardzo powolutku. Chyba za szybko znowu chociaż. I za wysoko jestem zdecydowanie, ale będę próbował. Moi drodzy, może w jakiś sposób się zbuguję. O! Wylądowałem, ale kurde, nie zatrzymałem się, dobra. Muszę się odwrócić w takim razie. Chociaż tyle, że nie zginąłem, nie? O Jezu, chyba za nisko, ale chcę to zrobić tak lotem szybowcowym. Dobra, za nisko. Dobra, udało się. Ja pierdzielę, jak to wygląda na filmówce przerąbani. Znowu robię taki dziwny, moi drodzy, ruch. Ale teraz spróbuję, może właśnie tak pod górę. Dobra, za szybko. To jest nie do zrobienia, Kalu. Ostatnia próba. Proszę, skup się, Kaluch. I teraz, moi drodzy, bardzo leciutko. Ja naciskam już S cały czas, żeby po prostu wyłączył te silniki. Może się uda wyłączyć je całkowicie. Taki lot szybowcowy totalnie. Aczkolwiek nie chcę, żeby mi brakło tej mocy. Nie wygląda to źle. Ta prędkość jest obiecująca. Chcę wyłączyć silniki już całkiem. Chyba jeszcze za wcześno. Kurde, za wcześno, Kaluch. Dobra, ale teraz już muszę. Ja pierdzielę. Źle to wygląda. Nie, no nie da się tego zrobić, no. Ciężkie wyzwanie, strasznie. Moi drodzy, cóż ja mogę powiedzieć. Dziwak niestety nie przeżył dzisiejszego odcinka, ale tak też myślałem. Po prostu to jest jakiś badziew skin, którego nie polecam. Natomiast koszykarza polecam, ponieważ jest wygodny. O, za 8 sekund mi się skończy kamera, więc zostaw suba, jak chcesz tę myszkę. Napisz fajny komentarz, ja wybiorę i w kolejnym odcinku wam dam znać. 50 tysięcy w górę kupi moją nową myszkę, kamera mi pada. Pa! Padła. Subuj i lajkuj. Dzięki. Nara.